Witamy serdecznie! Grupa Ość Zła, albo inaczej ta Skomorochy. Przedstawienie przygotowanym przez grupę Krach z Krakowa i grupę Rarok, również z Krakowa. W latach poprzednich pokazywaliśmy Państwu różne historie. W zeszłym roku była to historia słynnego bohatera ruskiego Ilii Muromca. Jeszcze wcześniej była to baśń polska, ale również taka, która występuje na przykład w Macedonii, o trzech braciach i drzewie i poszukiwaniu miłości i miłości rodzicielskiej do syna. Tym razem będzie to opowieść trochę podobna i do Ilii Muromca, i do poprzedniej polskiej opowieści. Natomiast chcemy Państwa zaprosić na daleki step. Węgierski step. Ale Węgrzy nie tylko siadywali na europejskiej puszce, tu gdzie teraz jest nizina węgierska, ale wcześniej jeszcze zamieszkiwali stepy Ukrainy. I tam na tych stepach ukraińskich, zanim też przybyli do Europy i zaczęli wyznawać chrześcijaństwo, wyznawali szamanizm. I to o tym będzie nasze przedstawienie. O tym, jak w życiu Węgrów obecne były mity szamańskie, bohaterowie szamanistyczni. A zapraszamy Państwa, ponieważ mamy tutaj gości na Wolinie, którzy są również z Węgier. Zapraszamy! A jeszcze mi woskę dodać, bo to jest wyraz sam. Drodzy Państwo, mamy rok obecnie 2011, a jak widać, ja, mimo że liczę już sobie ponad 1000 wiosen, trzymam się cudownie. Co więcej, jestem okazem zdrowia, energii życiowej oraz intelektu. Opowieść dzisiejsza, drodzy Państwo, wyjaśni, skąd się wziął fenomen mojej osoby. Otóż ja swego czasu, tak jak powiedziałem wcześniej, około 1000 lat temu, sam już troszeczkę rachubę pogubiłem, mimo że obec światu mam nadzwyczaj. Byłem księciem Węgier, Dziula. Drodzy Państwo, byłem księciem, ale w tym czasie akurat, całkowicie nieszczęśliwie, byłem schorowany, toczył mnie wewnątrz okrutna choroba, która powodowała, iż praktycznie byłem nad progiem życia i śmierci. Jako władca mego ludu węgierskiego zdecydowałem, iż ogłoszę konkurs i ten, który przyniesie mi jabłko nieśmiertelności, otrzyma po pierwsze moją piękną córkę za żonę, proszę Państwa, proszę się nie śmiać i docenić jej walory. Kibić wąska. Uda, dzieci rodzić będzie, a i również przód i czego sobie. No więc to był pierwszy punkt. Drugi punkt to oczywiście tradycyjne pukle respa, którym oczywiście nie zamierzałem się nigdy podzielić. Ale to tak zupełnie między nami. Więc kiedy ogłosiłem ten konkurs, spodziewałem się tysiący rycerzy i wojowników węgierskich i nie tylko, pukających do bram mojego dworzyszcza. Z przerażeniem stwierdziłem po roku, iż nie zgłosił się nikt. W zasadzie długo myślałem, co było tego powodem.
Niestety nie wpadłem na ten pomysł, który zaświtał mi dopiero po blisko 800 latach, ale o tym później. Jednak mimo wszystko w pewnym momencie posłyszałem stukanie do drzwi mojego dworu. O, to piękna historia. Proszę Państwa, przybył fantastyczny mężczyzna, aczkolwiek nieco zabiedzony. Węgierski chłopak, który w przyszłości miał się okazać jednym z największych bohaterów Węgier. Proszę Państwa, mamy przed Państwem Jancio Kowacza, o którym to będzie właśnie ta opowieść. I tenże nieborak obiecał mi, iż przyniesie to jabłko. Na co ja się oczywiście spadliwie zgodziłem, gdyż był pierwszym od ponad roku. Córka moja z błyskiem w oku również. Więc pobłogosławiliśmy mu, powiedzieliśmy, że niebo mu sprzyja. Królestwo, ale bez córki. Porozmawiamy później. Po jabłku. I oczywiście my udaliśmy się do swoich komnat, a Kowacz poszedł w podróż. Ja, drodzy Państwo, tutaj zamieniam się w narratora. I gdy wyszedł z naszego grodu, szedł bardzo długo. Być może były to nawet tygodnie. I szedł. I doszedł do drzewa życia sięgającego nieba. A że odrobineczkę inteligencji w jego szpętnej głowie było, postanowił się na nie wspiąć. I wchodził. Nie potrafię powiedzieć, ile to czasu mu zajęło. Lecz w pewnym momencie, gdzie drzewo się rozszerzało i gałęzie trzy się połączyły, wyskoczył mi na noc na niego zły demon. Demon, drodzy Państwo, był absolutnie zły, ale również absolutnie głupi. I dlatego w błyskawiczny sposób został unicestwiony przez naszego Kowacza. A po to tylko, żeby swoją nędzną skórę wynieść z tej przygody. Lepiej nie zaglądać pod maski. Tylko po to obiecał, iż wyzna Kowaczowi, gdzie znajduje się jabłko życia wiecznego. Daruj mi życie, a zdradzę ci pewien sekret. Wiem, gdzie jest owoc życia wiecznego. No to gadaj, a może przeżyć. Owoc życia wiecznego ma królowa nim. Królowa nim. Królowa nim. Gdzie ją mogę znaleźć? Do góry, do drzewie. Taki głośniej, bo muzycy nie słyszą. Do góry, na drzewie życia wiecznego. Proszę Państwa. Idź po krachu, a nie po podobnych ludzi. Nie każdy rozumie plugawy język demona. Ja, powiedzmy, rozumiem, ponieważ tam scenariusz. On wskazał drogę do góry Kowaczowi, po to, aby mógł wyżej wejść jeszcze i wyżej, ponieważ gdzieś tam, w zakamarkach tego wielkiego drzewa, mieściła się komnata, w której siedziała przepiękna, przecudowna królowa nim. No i kiedy on tak wchodził i znowu doszedł. Wyszedł przed oblicze królowej i absolutnie zapadł w ogromną miłość. Wręcz powiedziałbym, że szaloną. Zbliżył się do niej i swoimi niezbyt pięknymi ani niezbyt wyszukiwanymi słowami próbował podbić jej serce. Z przykrością muszę powiedzieć, iż tym razem mu się to nie udało i w dosyć sposób spektakularny został wyrzucony przez królową do... Tak śmierdzisz, że tobie to tylko dostaje nic konie czyścić! Już cię tu nie widzę, moje oczy! Już cię mój nos nie czuje! Dostajnik!
ze złamanym sercem na równe dwie połówki. Kowacz udał się do stajni. Był rozpaczony. W zasadzie nie można było... Nie wiedział, jak mu pomóc. Jak skleić dwie połówki serca, które już są zostały rozłupane raz na zawsze. W stajni, drodzy państwo, była pustka z pewnym wyjątkiem. Otóż w rogu siedział rumak. Być może to za duże słowo. Ale jako, że kowacz szukał przyjaźni, wiadomo, złamane serce. Człowiek jest absolutnie bardzo dotknięty taką sytuacją. Wielu z nas, ja co prawda nie, ale przeżyło takie wydarzenia. Zaczął konia czyścić. Dbać o niego. Wyczyścił mu ogon. Wyczyścił mu grzywę. A trwało to, drodzy państwo, bo koń był wielce... brudny. Koń był zaniedbany, więc trwało to tygodniami. Ale powoli koń robił się coraz piękniejszy. Powoli koń dochodził do swojej dawnej formy. Tak jak to się zdarzało z Adamem Małyszem. Pił wodę, która biła z korzeni drzewa i stawał się coraz piękniejszy. Aż w końcu nadszedł ten moment, w którym koń stał się koniem magicznym. W związku z tym, iż bohater nasz... W związku z tym i nasz bohater przez te tygodnie z wielką czułością zajmował się swym rumakiem. Zaplotła się między nimi wielka, wielka przyjaźń. A czas pokaże, że może coś więcej. W ramach rewanżu koń, nie wiedzieć w jaki sposób, ale bardzo ilustracyjny, powiedział swojemu panu, iż musi się napić tej samej wody, którą on pił. Proszę państwa, teraz musimy wrócić się troszkę do genezy tej wody. Otóż woda ta bije z samego korzenia drzewa życia, a więc tam, gdzie się wszystko rodzi. Ma niesłychane walory magiczne. Magiczne i nie tylko. Drodzy państwo, co wobec tego dzieje się z przeciętnym człowiekiem, takim jakim był kowacz, po wypiciu takiej wody? Otóż zmienia się diametralnie. Wyrasta pięknie. Młodszy, jurniejszy. Nazwijmy go mężczyzną. Proszę państwa, kowacz w związku z tym, że napił się magicznej wody, nabrał również trochę rozumu. Powiedz o aspekcie takim, iż woda magiczna działa nie tylko cieleśnie, ale również intelektualnie. Więc po tym, jak się namówili z koniem, udał się znowu z powrotem do konna królowej Indii. I co się, drodzy państwo, tam wydarzyło? Otóż sytuacja odwróciła się diametralnie. Tym razem królowa nim zapadła w potężny afekt. Zakochała się praktycznie rzecz biorąc, że bez pamięci. Prawie że umierała z miłości. A kowacz cóż? W związku z tym, że był węglem, rzucił ją absolutnie i powiedział: kobieto, odejdź! Proszę państwa, udał się oczywiście z powrotem do swojej stajni, gdyż status majątkowy w związku z wypiciem magicznej wody jego się nie zmienił. I siedział sobie z koniem, a tymczasem, drodzy państwo, żona nie dosła, płakała. Pierwsi jej wyschły. Bez przesady. Była niesłychanie smutna. Smutek ten objawiał się, drodzy państwo, na różne sposoby, o których już może nie będę wspominał. W tym czasie, proszę państwa, czar przestał działać. I kowacz zamienił się zwykłego, normalnego kowacza, którego tak doskonale znamy od początku powieści. W
stwierdził, iż dość chyba pastwienia się nad królową, bo przecież sam był w niej niezmiernie zakochany i udał się z powrotem do jej komnat. Udał się i zaczął ją pocieszać w męski, twardy, acz romantyczny sposób. Ach, mój tajemny, co ty możesz wiedzieć o mojej rozpaczy? Tartaras jest tak cudnej urody. Proszę państwa, królowa tak biadoląc przez długą chwilę nie mogła dojść do siebie. Jednak kowacz powoli zaczynał ją przekonywać, że to jest ta sama osoba. I w pewnym momencie pogadał się z całą ją kazałością. Królowa zobaczyła, że to na nowo zapaliły się uczucia. Proszę państwa, myśl o Olkowie rozpalała ich tak, że przechodząc obok liści drzewa życia, one płonęły. Drodzy państwo, w każdej normalnej opowieści człowiek w tym momencie by powiedział, żyli długo i szczęśliwie. Ale jeżeli ktokolwiek zna kogoś z Węgier, to wie, że to jest naród śmiertelnie poważny i smutny. Największy odsetek samobójstw w Europie. Dlatego też i ta opowieść nie może mieć takiego prostego zakończenia. Drodzy państwo, jak to że zwykle w małżeńskim życiu bywa, mężczyzna czasami z domu musi wyjść. Chciał czy nie chciał. I takoż też zrobił kowacz. A królowa sobie siedziała i czekała na niego na drogę. Niestety w tym samym czasie, zupełnie przez przypadek, w nieopodal najciemniejszej jaskini najgłębszej budził się, proszę państwa, farszywy, zły, obrzydliwy smok. Smok! Smoki były w zasadzie już na wyginięciu. W związku z tym pilnie poszukiwał okazji do tego, aby przedłużyć swój ród. Więc kiedy zobaczył, przelatując obok, ten cudowny pachnący pałac i tą cudowną pachnącą królową, no to tak jak każdy smok, po prostu ją porwał. Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna. Ponieważ kowacz nie dorobił się jeszcze swojego syna bądź córki, a smok był bliżej. Mimo że królowa otwierała się, w zasadzie mogę bardziej powiedzieć, iż to smokowi się nie udawało. Niemniej nie będziemy wchodzić w szczegóły. Tak czy inaczej, jakaś taka gra miłosna u niego w jaskini się odbywała, a w tym czasie wrócił kowacz. Popatrzył swoim światłym wzrokiem i cóż spostrzegł? Proszę państwa, nic. Pusty tron. Królowej nie ma w stajni z koniem. Królowej nie ma na tronie. Królowej nie ma w alkowie. Proszę państwa, co się stało? Był bardzo zły, jak widać po aktorze. Więc udał się do konia swojego przyjaciela. Koń w krótkich, żołnierskich słowach opowiedział mu o sytuacji, która miała miejsce jeszcze kilka minut temu. Na to, nie zastanawiając się długo, kowacz skoczył na swojego rumaka i gwałtownie pognali do jaskini. Państwa, nie był zaskoczony wzrokiem kowacza. I być może to jest klucz do rozwiązania sytuacji. Rozpętała się bitwa okrutna. Nie jeden dzień się Raz drugi miał przewagę. W końcu na czwarty dzień smok bardzo mocno zranił kowacza i przestraszył konia. Kowacz skąd niechcąc musiał się wycofać na z góry upatrzone pozycje obronne. Wrócił do domu i bardzo, bardzo, ale to bardzo biadolił ze swoim przyjacielem. Przez kilka dni i nocy mówili się, co tu zrobić. Powiedzieliśmy na początku opowieści o pewnym wątku, który teraz chciałem uwypuklić. Mianowicie,
Kowacz z koniem zadzierznęli przyjaźń. Co, bo niektórzy kronikarze mówią, że po tym spotkaniu narodziło się coś więcej. Niestety nikt tego nie potwierdza. Proszę Państwa, efekt tego był taki, iż uradzili, że Kowacz musi po prostu nabrać jeszcze większej energii. Musi być jeszcze silniejszy. Musi mieć jeszcze potężniejsze uderzenie. Więc co Kowacz zrobił, drodzy Państwo? Nie napił się wody życia. To nie ten typ człowieka. Proszę Państwa, on zaczął trenować. I tak trenował. 4 lata. Powiem tylko, że przez 4 lata Smokowi się nie udało nic zdziałać z Królową. Nie będziemy wnikać w tą sytuację. Po 4 latach treningu poczuł się już tak mocno. Poczuł się już tak gigantycznie napompowany energią, że znowu gwałtownie wskoczył na swojego rumaka. Znowu gwałtownie wskoczył na swojego rumaka. I udali się do tej śmierdzącej jaskini, której, proszę Państwa, gdybym powiedział, jaki tam był zapach, prawdopodobnie połowa z Was padłaby trupem. W związku z tym, to nie będę tego robił. Niemniej rozpętała się druga bitwa. Walczyli jeden dzień. Walczyli drugi dzień. Proszę Państwa, w 71 minucie była już sytuacja taka, że praktycznie Kowacz pokonywał Smoka. Już prawie, to prawie ściepnął go szablą, ale jednak się nie udało. I w tym momencie Smok wyciągnął swoje asy z rękawa i zawołał swoich pomocników. Ej, chodźcie. Wstępy naszego bohatera, w sensie dosłownie. I udał się, aby próbować znowu przedłużyć gatunek. Gdyż jak wiadomo, smoki, głupie to zwierzęta, i w głowach ich tylko jedzenie i... Jedzenie. Proszę Państwa, znowu dochodzimy do przełomowego momentu. Otóż przy Kowaczu z sąsiedniego pola pojawiło się jego zwierzę totemiczne. Myszka! Myszka przyniosła ze sobą, proszę Państwa, garniec. Myszka przyniosła ze sobą zioła. Myszka przyniosła ze sobą magię, pradawną magię szamańską Węgrów. Myszka zaczęła gotować wydar. Myszka dosypywała czarodziejski ziół. Atmosfera wokół Kowacza robiła się coraz bardziej gęsta. Coraz więcej magii pojawiało się nad miejscem. Części ciała Kowacza, jedne za drugim, znajdywały się w kotle myszki, która z małego Kowacza tak wrzuciła do gara i z ziołami zaczęła gotować. W tym momencie od zagęszczenia magii nad tym terenem pojawił się szaman.
magiczne szamana przyniosły skutek, gdyż sam stracił spektakularny sposób życia oraz tym samym ożywił naszego kowacza, oddając swoje życie naturze. Takie są zasady magii szamańskiej. Proszę Państwa, tym razem narodził się kowacz 3. Jeszcze doskonalszy od pierwszego i drugiego. Jeszcze bardziej agresywny w stosunku do złych ludzi. Jeszcze bardziej piękny, przystojny, inteligentny. Ćwiczył nadal walkę szablą, ale nie pamiętał swojego poprzedniego życia. 3 lata sobie przypominał. 3 lata sobie przypominał, w pewnym momencie poczuł pewnego rodzaju głód i przypomniał sobie, że ma żonę. Szybko dogadał się z koniem, skoczył na niego i po raz któryś raz z rzędu udał się do jaskini smoka. Ja tylko może nadmienię, iż smok nadal nie spłodził małych smoczątek. Proszę Państwa, w tym momencie smok zdębiał. Jak się ten nie miał czuć? Znowu! Rozerwany na szczępy! Poraniony! Wraca! I znowu rozegrała się straszliwa bitwa! Walczyli jeden dzień! Drugi dzień! Trzeci dzień! Na 4. dzień wobec przewagi kowacza zawołał swoich pomagierów! Proszę Państwa, siła kowacza była tak wielka, tak był naładowany starodawną madziarską magią, iż po kolei ubił wszystkich przeciwników. Na końcu ubijając smoka. I tak oto zgasło życie ostatniego smoka w tej części Europy. Dosyć się martwię tą sytuacją, proszę Państwa, gdyż z wykształcenia jestem biologiem. Drodzy Państwo, w momencie, kiedy ta kreatura wpadła, miłość narodziła się na nowo. Udali się wraz z koniem do alkowy. Na razie nie interesują nas ruchu, udali się, proszę Państwa, do alkowy. I tutaj muszę powiedzieć, że znowu występuje mój wątek. Ponieważ nie wiem, czy sobie Państwo przypominacie na początku tej historii, opowiedziałem, iż żyje już 1200 lat. Otóż dlatego, że kowacz, mimo tego, iż na początku swojej kariery był głupi i niemrawy, to po niej był już super inteligentnym i uczciwym mężczyzną. I dlatego też wrócił do mnie jabłkami życia i wręczył mi je uroczyście. Proszę Państwa, jabłko życia ugryzłem. Córkę poczęstowałem i tak oto mogłem Państwu tą historię opowiedzieć. Morał z niej jest taki, że bardzo dobrze jest długo żyć, ale nie mając córek u boku. Proszę Państwa, wystąpię przed Wami, to był mój ojciec.